W naszym studiu, proszę Państwa, orkiestra pod wezwaniem Świętego Mikołaja, którą obejrzeliśmy, usłyszeliśmy w przed chwilą prezentowanym filmie. Orkiestra w filmie śpiewała w języku łemkowskim. Czy to są Łemkowie? Nie, nie jesteśmy Łemkami, no, może z jednym wyjątkiem, ale jesteśmy, nie mamy nic wspólnego z mniejszościami rodowymi. Czyli śpiewacie Państwo w różnych językach? Śpiewamy w różnych językach, to znaczy generalnie po polsku, a no, po prostu po łemkowsku, po huculsku, w dialektach różnych, po prostu w gwarze kulpiowskiej, w gwarach różnych, można tak powiedzieć. Ja myślę, że nie mamy nic wspólnego genetycznie, natomiast wspólnego mamy wiele poprzez jakby nasze fascynacje, zainteresowania właśnie kulturą tamtych terenów, czyli krótko mówiąc Bieszczadów, Beskidunickiego. Kulturą karpacką. Czarnochory i tak dalej. A skąd te fascynacje? Kiedy to się zaczęło? Jak to się stało, że właśnie zaczęliście grać taką muzykę? To się zaczęło od chodzenia po górach. To znaczy, jeżeli ktoś nawet teraz pójdzie w góry, w Beskid Niski czy Bieszczady, to jak wiadomo są to góry wyludnione, i z których ich mieszkańcy zostali przeniesieni gdzie indziej. I tam obok pieśni turystycznych, różnych ballad turystycznych, śpiewa się i śpiewało właśnie piosenki miejscowe, ludowe. I tak orkiestranci przyszli, chodząc po górach i będąc osłuchani zespołami pieśni i tańca, dla nich ten folklor łemkowski wydał się bardzo egzotyczny. I stąd to się wzięło. Obok piosenek turystycznych zaczęły być śpiewane piosenki łemkowskie, potem one wzięły górę nad turystycznymi. No tak, ale to tylko nie jest śpiewanie, również granie. Gracie Państwo na różnych instrumentach, charakterystycznych pewnie dla tych kultur. Jakie to instrumenty? Znaczy, na początku oczywiście była gitara, niecharakterystyczna dla kultury łemkowskiej. Potem w miarę jak rozszerzaliśmy swoje zainteresowania różnymi muzyką z różnych regionów, pojawiły się inne też instrumenty, powiedzmy dostępne nam. To jest na przykład bałajka, którą można kupić na Ukrainie, instrument rosyjski. To jest wiolonczela, która jest przerobiona na basy podhalańskie w ten sposób, że po prostu jest inaczej nastrojona. Także jest A i D dla wtajemniczonych. Są kongi, znaczy nie mamy tutaj całego instrumentarium. To jest węben basowy, taki w kształcie kongi. Jest duta na przykład z Samarkandy, jest jeszcze kilka cymbały. Charakterystyczne dla kultury karpackiej. Tak. Proszę powiedzieć, czy nie zarzucałem Wam krytyce przypadkiem, że gracie taki misz-masz muzyczny? To zależy jacy, bo są tacy puryści, którzy uważają, że powinno się nie zanieczyszczać źródeł i korzeni. Natomiast jest to teraz raczej dosyć popularne, żeby właśnie mieszać różne. By nie powiedzieć modne, muzyka korzeni, prawda? Wielu twórców muzycznych, współczesnych, muzyki pop, muzyki rockowej odnosi się do muzyki korzeni. Czy uważacie, że to jest wtórne? Znaczy, w przypadku działań komercyjnych wydaje mi się, że jest to w przypadku, jeżeli mówimy o takiej modzie właśnie, jest to raczej wtórne i to przejdzie po prostu. Pojawi się następna moda. Natomiast takie inspiracje jak powiedzmy nasza, to raczej nie przemija, ponieważ po prostu jakoś się przez to spełniamy. No, tak można powiedzieć po prostu. Czy ta wasza muzyka jest jakoś przetwarzana? Bywa, że jedna melodia wchodzi w drugą melodię, jest inspirowana trzecią? Czy też po prostu trzymacie się jednak ściśle pewnej kultury, pewnej tradycji danej melodii? No nie, na pewno nie. Tutaj mówiliśmy o charakterystycznych instrumentach dla danej kultury, ale w naszej muzyce występują również charakterystyczne elementy, również w instrumentarium dla kultury, w której żyjemy. Właśnie ta gitara, właśnie te kongi, które co prawda są instrumentem ludowym, ale z bardzo daleka. I tutaj w tym jakby wyraża się istota naszej muzyki, że jest to połączenie owego źródła folklorystycznego z naszą swobodną interpretacją. Stąd też takie instrumenty i stąd też elementy aranżu zupełnie nowoczesne. Zasadą jest taką, żeby muzyka ta odbywała się na instrumentach akustycznych w miarę oryginalnych,
specjalnie nie używamy i nie chcemy używać instrumentów, które już elektrycznie przetwarzają, czy elektronicznie dźwięk. Natomiast jeśli chodzi o pracę w studio, czy nagrania, no to tutaj chcielibyśmy, żeby ta muzyka brzmiała nowocześnie, czyli te wszystkie takie, jak to się mówi w żargonie, chemiczne, w żargonie realizatorów, chemiczne zabiegi, jak gdyby dopuszczamy. Rozumiem, że o to dbaliście Państwo przy wydawaniu swojej płyty zatytułowanej Czas do domu. Jakie nagrania znalazły się, z jakich kultur na tej płycie? Z różnych, znaczy generalnie z Polski. Jest Czas do domu. Tak, jest. Chcieliśmy do polskich piosenek. Mhm. Ponieważ przez jakiś czas kojarzono nas właśnie z Łemkami i nawet w polityce pojawił się taki głos, że jesteśmy grupą, powiedzmy, Łemków żyjących w górach i grających muzykę łemkowską. To było zupełne nieporozumienie. Między innymi z tego powodu chcieliśmy jakoś podkreślić ten powrót. To znaczy, wywodzicie się Państwo z Lublina, ze środowisk studenckich. Tak. Każdy z nas był kiedyś studentem. Albo jest. Folklor polski okazuje się równie fascynujący jak ten egzotyczny łemkowski czy huculski. Dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie. Co usłyszymy na zakończenie naszego spotkania? No właśnie utwór z płyty, czy jak gdyby taką wizytówkę. Dwie melodie żywieckie w naszym wykonaniu. Bardzo proszę. Dziękuję. Pola.